No to pozdrawiam serdecznie syna, który mieszka w Koźlu z żoną, ma żonę, dziecko. Dzieci tam mają może dwoje chyba, tak mi się coś wydaje. No i to wszystko by było. No to co mogę więcej powiedzieć na ten temat? Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Ryszard, 73 lata. Powiedziałeś, że jesteś bezdomny od 2 miesięcy. Od 2 miesięcy, albo więcej nawet. Mhm. No jestem bezdomny. Całkowicie. Nie mam się gdzie podziać w ogóle. Jestem bez... Bez mieszkania. Bez mieszkania. Ale powiedziałeś, że mieszkałeś tutaj gdzieś niedaleko, tak? Tak, na plebiscytowej, na ulicy. Plebiscytowej, a podobnież tam ktoś mieszka teraz. Ale zostałeś stamtąd eksmitowany, czy co się stało? No, poszedłem do nich, nie? Do nich poszedłem, ale gdzie mnie, co zrobili ze mną, to ja nie wiem, nic nie wiem. Znaczy, ja powiem tylko odbiorcom, że do nich, to znaczy do Piotra. No. I Piotr się tobą opiekuje w tej chwili, tak? Tak. Piotrek się ze mną opiekuje, tak. On. Masz problemy ze zdrowiem. Tutaj przeszliśmy kilka metrów, żeby usiąść na ławce. Ledwo szedłeś. Tak. Co się dzieje? Masz problem z nogą. Z nogą. Dokładnie z nogą mam całkowicie. Mnie boli od niby tutaj stąd do końca. Do końca stopy. Czyli cała lewa noga, tak? Cała lewa noga. A miałeś jakieś problemy ze zdrowiem wcześniej? No nogą? Miałem problemy, no miałem, później mi przechodziło to, później znowu i tak i cały czas to się ciągnie. Mhm. A jak dawno byłeś u lekarza właśnie z tym? Bo to no jest... nie byłem u lekarza, nie byłem. Aha, rozumiem. I u żadnego lekarza nie byłem, bo nie mam jak dojść po prostu. Okej. Okay. Czy w tej chwili korzystasz z jakiejś pomocy, na przykład społecznej? Czy dostajesz jakiś zasiłek? Nie, nic. I ja dostaję tylko emerytury 1200-300 zł. 1200-300, gdzieś tak w tych granicach. Mhm. Dostaję emeryturę. Ale powiedziałeś, że masz problem, żeby ją odebrać, tak? I tak, bo teraz obecnie to na pewno... Tak, bo nie wiem jak to zrobić, jak to tego, jak, no nie wiem w jaki sposób to zrobić wszystko. No ale masz dowód osobisty czy nie? Mam, ale nie przy sobie. Zabrali mi chyba z mieszkania wszystko, bo moje mieszkanie zostało opróżnione. Aha, czyli tak tam nie ma żadnych twoich rzeczy, tak? Nie ma moich rzeczy. Podobnie, że wwieźli to do Koźla czy gdzie, ja nie wiem. Gdzie to wywożą te rzeczy od tych ludzi, których oni wyrzucają na przykład. No dobrze, ale te twoje rzeczy zostały wyniesione przez zakład gospodarki nic komunalnej, nie wiesz? Nic nie wiem. Na ten temat nic nie wiem. No dobrze, a tutaj no, na Grunwaldzkiej jest mieszkaniówka, gdybyś poszedł się przejść i tam zapytać. Właśnie, że nie dam rady się przejść do tej mieszkaniówki. I na Grunwaldzkiej, to jest ta ulica za mostem chyba, tak? Nie, naprzeciwko dworca kolejowego. Naprzeciw dworca kolejowego? Tak. Tam jest mieszkaniówka? Tak. Jeżeli miałeś komunalne mieszkanie, to mógłbyś się tam przejść i zapytać. No ja po prostu nie dam rady, no. Bym musiał bardzo pomalutku iść i to wszystko. Czyli od 2 miesięcy nie odbierasz emerytury, bo nie masz dowodu osobistego? No nie mam dowodu, bo podobnie zabrali mi to wszystko, ja to miałem w mieszkaniu. Było w tym mieszkaniu, a tego mieszkania nie mam na razie. Mhm.
Czy tutaj na terenie Kędzierzyna-Koźla masz rodzinę, która mogłaby się tobą zająć? No raczej nie mam, mam syna tylko, który mieszka w Koźlu, ale on raczej ma swoje sprawy i on się zajmuje swoimi sprawami. Ale utrzymujesz z nim kontakt, czy nie? Nie utrzymuję żadnego kontaktu. Jak długo? No już będzie, no z parę lat będzie. Mhm. Tak się od czasu do czasu co zobaczymy i tylko to jest wszystko. A jakieś dzieci, była żona? Tak, inne, które, mieszka, które... dzieci są i żona była, była żona, mieszka w Koźlu. W Koźlu mieszka. A te pozostałe dzieci nie, poza synem? Nie wiem, nic na ten temat nie wiem. W ogóle. A dawno się rozstałeś z żoną? Ile lat temu? No, z 10 lat może. Może coś takiego. Mhm. Poza tym... Co było powodem tego, że ta rodzina się rozpadła? Co się stało? Nie wiem, ja wyjeżdżałem często za granicę. Do pracy, tak? Do pracy wyjeżdżałem, tak. A w jakim zawodzie pracowałeś? Jako spawacz. Mhm. Jako spawacz wyjeżdżałem. I później się to wszystko urwało i koniec się zrobiło z tym wszystkim. Ale co, wróciłeś do kraju z pracy i już, no, już nie miałeś gdzie wracać, tak? Już nie miałem gdzie wracać, tylko mieszkałem na jakimś mieszkaniu. No niby to moje mieszkanie, a nie moje. No, coś takiego to istnieje. Czy masz problem z alkoholem na przykład, albo jakimś innym uzależnieniem? Lubię wypić, piję, ale żeby uzależnień mieć, to nie mam. Żeby być uzależniony od tego. A byłeś kiedyś na terapii, czy nie? Nie, nie byłem nigdy. Mhm. Nigdy nie byłem. Dopiero pierwszy raz jestem, jakby pan spotkał, no to dopiero teraz. Jeszcze takie pytanie, czy brałeś w życiu jakieś leki, czy korzystałeś z jakiejś pomocy po prostu medycznej? No nie korzystałem z żadnej pomocy. Tyle co musiałem iść do lekarza, jak na przykład przyjmowałem gdzieś do roboty czy coś, no to musiałem iść. Jakieś badania okresowe albo wstępne? No to coś takiego. Mhm. Okresowe od czasu do czasu wykonuję. Całe życie pracowałeś jako spawacz? Tak, jako spawacz. Tutaj na terenie Kędzierzyna też? Na terenie Kędzierzyna, na terenie zagranicy. Jak długo pracowałeś w ogóle w swoim życiu? Ta emerytura, bo ona nie jest zbyt wysoka. 1200-1300 zł to jest niewiele. To jest mało. To ja mam pełnej emerytury, to mam około 1700-1800 zł. Mhm. W tych granicach to jest tylko. To czemu dostajesz mniej? No nie wiem dlaczego. Nie wiem, tak przyznali, tak uznali i nie wiem dlaczego, co się stało. A to nie jest jakieś zajęcie komornicze wynikające z jakiegoś zadłużenia? Albo, troszeczkę jest. Albo alimenty? Zabierali mi alimenty mi zabierali i zabierali mi te urządzenia skarbowe, które co miałem, coś nie coś. Rozumiem. Te twoje rany na twarzy, bo widzę, że masz poranioną twarz. No, poranioną mam. Z czego wynikają? Ale to się uderzyłem w domu. To w tym domu właśnie. Uderzyłem twarzą, poleciałem na ten. Byłem lekko wycięty. No wiesz, ale te stróbki na twarzy, na czole, to nie są takie dwumiesięczne. Takie mam wrażenie, że one po prostu, no, albo się nie leczą, jeżeli mają dwa miesiące, albo nie, no, one są no bardziej świeże. Ja je, no, je, no jak mam je leczyć? W jaki sposób, no? Nie wiem, w jaki sposób to leczyć. Ja w ogóle, no, nie używam nic, po prostu żadnych tego. Tu mam, gdzie jeszcze? Gdzieś tego,
Gdzieś widziałem. No miałem, to już od upadku, no. Coś robiłem w domu i upadłem czy coś. Okej, okay, a z czego żyjesz w takim razie, jeżeli nie pobierasz emerytury? No, z byle czego. I pobieram emeryturę. Dostaję emeryturę. No ale mówisz, że od dwóch miesięcy jej nie odebrałeś, tak? No nie, no teraz nie odebrałem w ogóle. Mhm. Teraz w ogóle nie odebrałem. A skąd masz jedzenie, picie? Zależy, co kto da. Jeden da, drugi nie da, trzeci da, czwarty da. I tak to jest. Ale to są jacyś znajomi, którzy cię mijają tutaj na ulicy, tak? No, znają mnie. Dobrze mnie znają. Także i się dzielą, wiedzą, tak? O tym. No i dlatego to się dzieje, tak. Ja bardzo bym chciał, żebyś poszedł do tego lekarza i sprawdził, co się dzieje z tą nogą. No, to, no tak, pójdę, bo ale... to może być, wiesz, to coś trzeba, poważnego. Muszę dobrze wyzdrowieć troszeczkę. Wyzdrowieć, a następnie dopiero pójść do lekarza, ale to też mnie muszą podwieźć, bo to ja sam nie dojdę. A nie wiem zresztą, gdzie to mam iść. No, ja bym na twoim miejscu zaczął tutaj od izby przyjęć w kędzierzyńskim szpitalu. To cię dzieli raptem, ja wiem... I tak, chodziłem do kędzierzyńskiego szpitala. 300 metrów. To 2-3 dni byłem tak. Stąd to jest tyle gdzieś, no. Mhm. To tak chodziłem i byłem raz, później stamtąd poszedłem, no bo nie wiem, raz poszedłem z własnej winy, chyba, to mi się tak wydaje, bo mogłem leżeć dalej, chyba w szpitalu czy coś. A co się działo? No nic się specjalnego nie działo, po prostu nie chciałem być tam, bo leżałem. No to już było za dużo tego. Widzę, że jesteś bardzo zmęczony i potrzebujesz po prostu pomocy. Tak. Uprzejmie ci dziękuję. I to mocnej potrzebuję pomocy. Uprzejmie ci dziękuję, że podzieliłeś się swoją historią. No. Życzę ci wszystkiego dobrego. Dziękuję. Nic specjalnego to jest, ale jest ciężka. No ciężko dla mnie jest. Dla mnie jest ciężko. Przy 73 latach to jest naprawdę. No nie jest łatwo. No nie. Trzymaj się, dużo zdrowia. No dziękuję.